Tytuł, który sobie dzisiaj nadałem, ale sam nie wiedziałem, jak to nazwać, a taki roboczy tytuł to jest powołanie, nasze powołanie wytrwać do końca. I Ewangelia Mateusza mówi nam, że wielu jest zaproszonych, wielu jest wezwanych, ale niewielu wybranych, czyli niewielu powołanych, ale nawet ci, którzy są wybrani, ci, którzy odpowiedzą na Boże powołanie, nie zawsze docierają do celu. I wiecie, to jest smutna prawda. I powiem wam, skąd ten temat przyszedł. Kiedyś, nie tak zupełnie dawno, stanąłem i zobaczyłem człowieka, którego znałem. I to nie jest istotne, czy on był z tego kościoła, czy z innego kościoła. To jest zupełnie poza tematem. Ale przypomniało mi się jego powołanie, że widziałem go w miejscu jego powołania w kościele, w miejscu Bożej obecności, gdzie on to przyjął bardzo dramatycznie, że tak powiem, nawrócił się, był bardzo gorliwy, ale dziś go już nie ma w kościele. Jest poza kościołem w ogóle. I napełnił mnie taki bardzo smutek i się zastanawiam, Boże, no jak to jest? Ty powołujesz sobie ludzi, ty powołujesz sobie swoich sług, ty wyznaczasz im cele i zadania. No i różnie to jest. Ja wierzę, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, ale też i ci, którzy będą tego słuchać, jest wierny temu powołaniu. Ale są sytuacje, że życie pokazuje, że człowiek może powiedzieć Bogu nie, ostygnąć, ochłodnąć, pomimo, że był w centrum Bożego powołania. I to słowo, które na początku zacytowałem, często odnosimy do powołania do życia w ogóle w Chrystusie, ale ja dzisiaj chcę mówić o powołaniu nas, ludzi wierzących, ludzi już w Kościele. W Królestwie Bożym, tu na ziemi, możemy czytać, że każdy dostał jakieś powołanie, że każdy dostał dar, każdy ma swoją unikalną służbę do wypełnienia. Czyli każdy z nas został do czegoś powołany. I nie ma czegoś takiego, jak się w świecie mówi, wolny strzelec, że będę sobie przychodził, słuchał i odchodził. Bóg ma dla ciebie i dla mnie zadanie. I te zadania są różne oczywiście. Czasami to jest zadanie bardziej kojarzone, nie wiem, z modlitwą, służbą słowa, prowadzeniem zboru, a czasami to jest zadanie, że ktoś pomaga, że ktoś wita, że ktoś gotuje, że ktoś usługuje i one wszystkie są równie ważne. Jezus wzywa nas, żeby być aktywnym w Jego Królestwie, aby te otrzymane dary, żeby tą otrzymaną służbę, do której nas Jezus powołał, Bóg powołał, żeby ją wypełniać z całej siły, z całej mocy i z całego duchowego wyposażenia, które do tego dostaniemy. Tu portfolio tej służby jest bardzo szerokie. Tak jak powiedziałem, to mogą być różne rzeczy. I to nie jest istotne, co my robimy, byle to było to, do czego Bóg nas powołał i byle by to było na korzyść Jego Królestwa. Więc pierwsze pytanie, na którym każdy chce, żebyśmy sobie odpowiedzieli, jest takie, czy wiesz, jakie masz powołanie? Ja nie chcę, żebyście mi odpowiadali, ale żebyście sobie odpowiadali. Żebyś ty, bracie i ty, siostro, odpowiedziała, czy wiesz, jakie masz powołanie? Czy jesteś w tym wytrwała? Może to jest tak, że to powołanie było kiedyś, ale ostygło. Czy jesteś tym wytrwała i nie zakopałeś swojego powołania? Zostać wybranym to znaczy przyjąć i wypełniać Boże powołanie. Czynić to wszystko do tego, do czego zostaliśmy powołani, aby to zaistniało, aby to wprowadziło życie w obrębie Jego Królestwa, w obrębie Kościoła, naszego Kościoła, każdego Kościoła, gdzie wierni są. Bóg powołuje i zaprasza, a ci, którzy są wybrani, przyjmują całym sercem to powołanie i to zaproszenie wraz z jego warunkami. Chciałem przeczytać teraz list do Rzymian, 8 rozdział, 28-30, który mówi nam, jak to powołanie Bóg zaplanował. W takim ogólnym bardzo znaczeniu. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z jego planem. Wszystko służy ku dobremu, bo tych, których wcześniej poznał,
przeznaczył do współudziału w naturze swojego syna, aby on był pierworodnym pośród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał, a tych, których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Więc widzimy, że mamy być powołani, że jesteśmy przez Boga poznani, On nas poznał, co jest w nas. Jesteśmy przeznaczeni, czyli wybrani, usprawiedliwieni i obdarzeni Bożą chwałą. I Bóg w to jeszcze wkomponował swoją nagrodę, bo jest tutaj napisane, że tym, którzy pójdą tą drogą, wszystko służy ku dobremu. Więc mamy się czego chwycić. Jeżeli mamy jakiś brak, to możemy powiedzieć: Panie, Ty powiedziałeś, że wszystko służy ku mojemu dobru. Dlatego, że idę Twoją drogą i jestem Tobie wierny. Więc jest to wzór zaplanowanej drogi przez Boga dla Ciebie i dla mnie, aby nasze życie i nasza służba przynosiła w obrębie Jego Królestwa owocowanie. Ale co się dzieje, jeśli nie wypełniamy, jeśli mówimy Bogu nie, Jego woli względem nas, wycofujemy się? Królestwo doznaje uszczerbku. Królestwo Boże, Kościół doznaje uszczerbku, praca Boża doznaje uszczerbku. A w nasze miejsce Bóg często musi powołać osobę drugiego wyboru. To chciałem dzisiaj zaznaczyć. Jeżeli mnie czy ciebie nie ma w miejscu naszego powołania, to Bóg w to miejsce wprowadza inną osobę. Ale ta osoba będzie osobą drugiego wyboru. Co to znaczy? Odniosę się do tego później. Łukasz, Ewangelia Łukasza 19:40 mówi, że jeżeli my nie będziemy Boga uwielbiać, to kto będzie uwielbiał? Kamienie. Bóg sobie zawsze poradzi, ale czy Bóg chce, żeby go uwielbiały kamienie? Nie. On stworzył człowieka. Więc tu już mamy pierwszy przykład. Jeśli mnie nie ma w miejscu uwielbienia, to przyroda będzie Boga uwielbiać. Ale Bożym celem jest to, żebym ja uwielbiał. W Starym Testamencie jest historia proroka, którego Bóg musiał napomnieć przez osła. Dlaczego? Dlatego, że w tym czasie, w tamtym miejscu nie miał innego człowieka, którego mógłby do niego posłać, który byłby mu posłuszny. Użył osła. I to jest zamiennik innego rodzaju, może śmieszny, ale Bóg zawsze zrealizuje swoją pracę. Tylko chcę, żeby to mocno wybrzmiało. Jeżeli mnie czy ciebie nie będzie w miejscu naszego powołania, to ta praca doznaje uszczerbku, ale Boże Królestwo będzie się posuwało do przodu. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że ty i ja jesteśmy w swoim powołaniu według Boga najtrafniejszą osobą. Jesteśmy najtrafniejszą, ale jeśli zwątpimy i nie wejdziemy, On sobie da radę. Tylko, bo Królestwa Bożego nic nie zatrzyma w Jego rozwoju. Tylko cena za to będzie do zapłacenia. Być może przez nas, a być może przez brak rozwoju jakiejś służby w Bożym Królestwie. Otwórzmy historię, która jest opisana w drugim liście Tymoteusza, a w zasadzie takie świadectwo, drugi list Tymoteusza, pierwszy rozdział 6-9. I to są słowa Pawła, który mówi do swojego ucznia, współpracownika Tymoteusza. I znamy bardzo dobrze, ale myślę, że to do tej historii będzie też pasowało. Dlatego przypominam ci, w nawiasie Tymoteuszu, mówi Paweł, rozpal na nowo dar łaski Bożej, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu. Nie wstydź się też mnie, Jego więźnia. Cierp raczej wraz ze mną dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga. On nas zbawił i zaszczycił nas świętym powołaniem. Nie kierował się naszymi czynami, lecz swoim planem i łaską daną w nas w Chrystusie Jezusie już dawno przed wiekami. Więc Paweł mówi o powołaniu Tymoteusza, że on został powołany, że on został przeznaczony, że Tymoteusz przyjął to i wiecie, to jest
bardzo dobra, nie chcę powiedzieć historia, bardzo dobra, bardzo dobry przekaz do Tymoteusza, gdyby nie to, że jednak zaczyna się od napomnienia. On się zaczyna rozpal na nowo, więc Tymoteuszowi coś zaczęło brakować. Było miejsce powołania, była jego praca i był proces letnienia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że każdemu z nas to grozi. Ale to nie jest nic złego, bo widzimy, że Tymoteusz dokładnie przechodził przez tą drogę. I w szóstym wersecie Paweł mówi, rozpal na nowo. Dostaje napomnienie, ale to jest napomnienie ku życiu. Rozpal na nowo, nie słabnij. To, co mamy w sobie zdeponowane, jest Bożym darem dla nas. I mamy to rozpalać, mamy to pielęgnować. To, co to znaczy, że mamy zdeponowane? To znaczy, że jest coś w nas, co nie pochodzi z nas. Boży to dar, obecność Ducha Świętego, namaszczenie, dary, które mamy do swojej pracy. I Paweł mówi, rozpal to na nowo, nie zaniedbuj. Czasami korekta i napomnienie jest nam potrzebna, a wręcz powiem, jeżeli znajdujesz się w miejscu swojego powołania, to musimy być otwarci na korektę i napomnienie przez innych. Dlaczego? No właśnie dlatego, że może się nam zdarzyć taki etap, że będziemy słabnąć, nie będziemy to czuć. Będzie to bardzo delikatne, że przeciwnik nas będzie chciał, wiecie, wychłodzić w naszej drodze za Bogiem. I wtedy błogosławieństwem są takie słowa, kiedy możemy je usłyszeć. Ale może się też zdarzyć, że nasza dusza powie, a czemu mi tu dogadujesz? A czemu mnie tu pouczasz? A co ja jestem? Tak? I wtedy no, zostajemy jak gdyby wybici poza naszą drogę, bo nasze ego i nasza dusza sprzeciwia się naszemu powołaniu. Wers 7 w tym przeczytanym fragmencie mówi nam, że jeżeli jesteś powołany i wybrany, to przychodzi do nas wyposażenie. Bóg nie wysyła ludzi z pustymi rękami. On dał nam ducha jakiego? Mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Dał nam dary Ducha Świętego. To jest wszystko związane z naszym powołaniem. Jeżeli przyjmujesz powołania, to przychodzi wyposażenie do naszej pracy. Jakakolwiek ona będzie, ale Bóg cię w to wyposaży. Dlatego, że On nie powołuje ludzi, którzy nie potrafiliby wykonać tego, co jest zaplanowane. Nigdy nie pójdziemy z pustymi rękami. Pójdziemy wyposażeni w najlepsze rzeczy od Boga do wykonania tego, co jest przed nami. Werset 8 mówi nam o tym, że jest cena do zapłacenia i że zawsze będzie cena. I jeśli nie ma ceny, to z dużym prawdopodobieństwem może być tak, że się mijamy ze swoim powołaniem, bo to znaczy, że znajdujemy się w miejscu swojego komfortu. Jeśli nam jest w tym wszystkim bardzo wygodnie i tak dalej, i to nie jest reguła, ale jest moment, żeby wtedy zadać sobie pytanie, jeśli nie masz świadomości, że płacisz jakąś cenę za Boże powołanie, to zadaj sobie pytanie, czy ja na pewno znajduję się w jego centrum. Paweł tutaj w tym 8 wersecie pisze o wstydzie do Tymoteusza, o wstydzie, o cierpieniu i o trudach. Decyzje, które będziemy powoływać w związku ze swoim powołaniem, często będą wprowadzać perturbacje do naszego życia. I tego musimy być świadomi. Czasami to może być w rodzinie, czasami w małżeństwie, czasami w pracy, czasami w jakimś innym środowisku. Zawsze jest cena. Cena to jest różnica między duchowym powołaniem a wygodą, która pochodzi z naszej duszy. Jeżeli jesteśmy w miejscu wygody duszy, to nie jesteśmy w miejscu naszego powołania duchowego. I 9 werset mówi tak, bo On nas zbawił, zaszczycił świętym powołaniem. Nie kierował się naszymi czynami, lecz swoim planem. Więc dobra wiadomość jest taka, że kiedy zostajesz powołany, to nie jest przypadek, tylko Jezus, Bóg ma plan dla naszego życia. I to jest nie plan nowy, ale już zaplanowany przed wiekami.
ten plan już wtedy nas obejmował. Już wtedy jesteśmy zaplanowani. To, że Jezus ma plan, to nie znaczy, że my musimy znać ten plan. I powiem inaczej, że często my nie widzimy tego planu do końca. My widzimy, że jest nasze powołanie, widzimy, że tu jest początek, mamy kierunek, gdzie iść, ale często, bardzo często jest tak, że my nie znamy drogi, którą będzie wiodła. A cechą człowieka jest taka, że najlepiej byśmy chcieli wszystko wiedzieć. Jak się co zacznie, jak będzie trwało i jak się to skończy. W Bożym Królestwie tak nie jest. Kiedy prorok Samuel szedł powoływać, namaszczać Dawida, to on wiedział, że ma tylko iść do domu Isajego. A potem zobaczył synów i po kolei nie. I wiecie, i ręce musiały mu opaść i mówi, no Boże, chyba się pomyliłem. Dopiero przyszło, że jeszcze jeden, o którym nikt nie wiedział, poza oczywiście rodziną. Czyli możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy w naszym powołaniu pójdziemy krok po kroku, ale nie będziemy znać trzech kroków do przodu. To taki obraz, żeby czasami jak, nie wiem, idziemy na wycieczkę, idziemy w górę, nie wiem, na naszą równicę piękną, Czantorię, i jest pochmurno, są mgły i widzimy tylko, że jest trud i znój, bo musimy iść pod górę. Ale my nie widzimy szczytu, pełno drzew, nie widzimy już nawet początku, nie wiemy, gdzie się znajdujemy. Ale jest moment, kiedy przychodzimy na szczyt. Jest moment, kiedy stawiasz nogi na szczycie i możesz się odwrócić i widzisz tą drogę. I widzisz, jesteś w stanie wskazać miejsce, z którego wyszedłeś i jesteś w stanie wskazać miejsce, gdzie jesteś. I już znasz tą drogę, którą przebyłaś. Ale kiedy szliśmy pod górę, kiedy był ten trud, znój, wysiłek, często niesprzyjająca pogoda, to były tylko te czynniki, które nam towarzyszyły. Nie mieliśmy mapy, nie było, wiecie, kreseczek na drzewie, że teraz w lewo szliśmy. Także powołania wymagają z naszej strony ofiary. Ale kiedy nie widzimy całego planu, nie szkodzi, Bóg go zna. Po prostu zaufajmy i wierzmy naszemu Panu. Co się stanie, jeśli odmówimy uczestnictwa w Bożym planie, albo co się stanie, kiedy odmówimy Bożego powołania lub w czasie jego trwania zmienimy jak gdyby drogę, czyli nie pójdziemy według jego głosu. Tak jak już wspomniałem wcześniej, Bóg powoła kogoś innego, ale to będzie ktoś, kto będzie drugiego wyboru, bo plan jest pod ciebie, przed wiekami przygotowany ze względu na twoją osobę. I ze względu na ten plan dostaniemy wyposażenie takie, jak jest nam potrzebne. Powołaniem jest nie tylko to, co robimy, ale to, gdzie jesteśmy albo przy kim jesteśmy. Powołaniem Tymoteusza było wspierać Pawła. I to był jego pomocnik, to był jego syn w wierze, jego duchowy wychowanek. Ale Paweł oczekiwał też pomocy i wspomożenia od Tymoteusza. Czytamy w 2 Tymoteuszu 1:15-17 taki fragment. I pisze tu tak, wiesz o tym, że odwrócili, są słowa Pawła, czyli Paweł pisze dalej do Tymoteusza. Wiesz o tym, Tymoteuszu, w nawiasie, że odwrócili się ode mnie wszyscy przebywający w Azji, a wśród nich Figelos i Hermogenes. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyforosa, ponieważ często mnie pokrzepiał. Nie wstydził się mnie jako więźnia. Przeciwnie, gdy przybył do Rzymu, szukał mnie usilnie i znalazł. A więc przy Pawle był nie tylko Tymoteusz, przy Pawle byli też inni, ale byli też tacy, którzy go opuścili. Byli też tacy, którzy z nim byli. Więc jedni go wzmacniali, tych, których Bóg powołał, ale byli ci, którzy mieli go wzmacniać i odeszli. I nie było ich. Byli ci, którzy wzmacniali Boży plan związany z Pawłem, bo Paweł był w więzieniu w bardzo ciężkim położeniu. Byli ci, którzy wzmacniali Boży plan i którzy osłabiali Boży plan. I tak jest naszym powołaniem. Kiedy idziemy za powołaniem, my wzmacniamy Boży plan.
ten, który ma się wykonać. Czy to przez to, co robimy, czy to przez miejsce, w którym jesteśmy, czy osoby, którym możemy służyć, naszym wsparciem, naszym ramieniem. Spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy mają na nas wpływ. Dobry wpływ. A co by było, gdybyśmy ich nie spotkali, gdyby nas nie minęli? Każdy z nas ma osobę, która, tak zakładam, że każdy z nas ma osobę, która świadczyła nam o Chrystusie, czyli wyrządziła nam dobro i wzmocniła nas. Ale co by było, gdyby ta osoba nas wyminęła? Tak jak Jonasz powiedział, nie pójdę. Bylibyśmy bardzo w złym położeniu. Wiele jest sytuacji, kiedy doznajemy dobra od innych, także dobra duchowego, posilenia, poprzez jakąś osobę. Ale można sobie łatwo wyobrazić sytuację, że ta osoba miała być naszą pomocą, miała być naszym zachęceniem, miała być naszym wsparciem, ale z jakichś powodów nas wyminęła. Kto doznaje szkodę? My. I Boża praca, która przez nas miałaby być wykonana. Więc kontynuując list do Tymoteusza 2:3, czytamy tak. Krocz wraz ze mną przez niedolę jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. To są słowa dalej Pawła do Tymoteusza. Krocz wraz ze mną. Po prostu bądź przy mnie. Bądź przy mnie. Wspomagaj mnie, posilaj mnie. Potrzebuję Twojej osoby przy sobie. I widzimy, że Paweł i Tymoteusz to był dobry, Boży duet. Tak? Możemy tak powiedzieć? To był wierny pomocnik Pawła, ale Paweł go też błogosławił swoją osobą, tym, co robił, objawieniem i tak dalej. Więc to był duet. Oni się wzmacniali jeden drugiego. Dobry, Boży duet. Każdy z nich potrzebował drugiego do tego, żeby funkcjonować. Paweł potrzebował mentora. Tymoteusz potrzebował mentora w postaci Pawła, a Paweł potrzebował kogoś, kto go posili, wzmocni, usłuży, bo jest w więzieniu, jest w tragicznym miejscu w Rzymie, w celi śmierci i potrzebował kogoś, komu może zlecać różne rzeczy dla budowania kościoła. Więc dlatego mówię, że to był dobry, Boży duet, bo Bóg często powołuje ludzi, żeby, czy to jest duet, czy trio, obojętnie, żeby jeden wzmacniał drugiego, bo w służbie bardzo łatwo jest osłabnąć. Dlaczego? Dlatego, że Boża służba tak naprawdę ma swoich przeciwników. Ma przeciwnika, wiadomo o czym mówię, któremu zależy na tym, żeby nas z tej służby wybić, żeby zmylić kierunek, żebyśmy się znaleźli w miejscu, gdzie nie powinniśmy być. Taki Boży duet to był też Mojżesz i Aaron, tak? Tak? Ale też jeszcze jeden, na którym się chciałem dłużej zatrzymać, Dawid i Jonatan. I teraz możemy przechodzić do sedna. To był wstęp. Więc Dawid i Jonatan, Boży duet. Tak wydawałoby się, że Bóg to tak stworzył. Jonatan był przy Dawidzie od początku jego pobytu na dworze Saula. A więc od początku kłopotów Dawida, kłopoty zaczęły się, kiedy trafił do Saula, to Jonatan był z Dawidem. I przeczytajmy 1 Samuelową 20:17. I czytamy tutaj o relacji właśnie, którą Jonatan miał do Dawida. I Jonatan raz jeszcze ze względu na swoją miłość do Dawida złożył mu przysięgę na wierność, bo pokochał go jak samego siebie. Więc kolejny Boży duet, tak jak powiedziałem, nie tylko Paweł i Tymoteusz, ale Jonatan i Dawid. Jonatan miał ogromny potencjał, bo Bóg go umieścił w swoim planie i miał być i był po części dopełnieniem służby i powołania Dawida. Bóg zaplanował, żeby Dawid nie był sam, że potrzebuje wzmocnienia w tych wszystkich trudach i sytuacjach, które musiał przeżywać i wyznaczył Jonatana, wyposażył Jonatana i powołał Jonatana do tego, żeby był z Dawidem.
Jonatan był bardzo dzielnym wojownikiem. Wraz z tysiącem innych żołnierzy rozgromił Filistynów. Bóg mu dopomagał w cudach i znakach, było trzęsienie ziemi, kiedy walczyli. Więc widzimy, że to nie była przypadkowa osoba, tylko bardzo mocno wyposażona do tego, co miał robić. Wojsko Saula uwielbiało Jonatana. Dlatego, że on też dowodził ich i nimi jako żołnierzami. I wojsko widziało, że Pan jest z nim. Tak tam jest napisane. I znowu uwaga, jeśli jesteśmy w centrum naszego powołania, to ludzie będą widzieć, że Pan jest z nami. To może być weryfikacja dla nas, to może być weryfikacja dla innych. Jeżeli będziemy w centrum swojego posłania, pomazania, to będzie to widoczne, dlatego że będzie można stwierdzić, że Pan był z nim. Tak było właśnie z Jonatanem. Żołnierze widzieli, że Pan jest z nim. Jonatan rozpoznał namaszczenie na Dawidzie i bardzo aktywnie go wspierał. To wszyscy się zgodzimy z tym. Zawarł z nim niejednokrotnie, w Biblii jest wiele tych miejsc, przymierze, że będzie to przymierze braterstwa Jonatana z Dawidem. I zdawał sobie sprawę, że jego ojciec, czyli Saul, niszczy Dawida, że chce go zabić, dlatego że rozeznali, że na Dawidzie jest namaszczenie, że jest przeznaczony do Bożych celów, a później to wyszło, że Dawid jest namaszczony na króla. Więc Jonatan widział, jak jego ojciec chce zamordować Dawida. Pierwsza księga Samuela 23, 16, 18. Czytamy tak. Wówczas Jonatan, syn Saula, powstał i wybrał się do Dawida do Horszy, gdzie wskazując na Boga, Pana, dodawał mu otuchy. Nie bój się, przekonywał, nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula. I słowa bardzo ważne, zwracam na nie uwagę. Ty będziesz królował nad Izraelem, a ja będę drugim po tobie. Ty będziesz królował, Dawidzie, nad Izraelem, a ja będę drugim po tobie. Mój ojciec Saul też o tym wie. I zawarli obaj przymierze przed Panem, po czym Dawid pozostał w Horszy, a Jonatan wrócił do domu. Więc prorocze słowa, które wypowiedział Jonatan nad swoim życiem, z natchnienia Boga, czytamy tutaj, że z natchnienia Boga, brzmiały: Dawidzie, ty będziesz królem, a ja będę drugim po tobie. Nie jakimś tam w kolejności, drugim po tobie. Kto to jest drugi po tobie? To jest dowódca wojsk. To jest generał jego wojsk. Więc wiedział to Bóg, bo posłał Jonatana. Wiedział to Jonatan, bo wypowiedział te słowa. Wiedział to Dawid, bo usłyszał. I wiedział to Saul, bo mówi tutaj, że mój ojciec Saul też o tym wie. Więc plan Boży nie był planem tajemnym. Był znany Dawidowi, Jonatanowi, Saulowi i Bogu, bo to był Boży plan dla Jonatana. Więc Jonatan miał zostać drugim po Dawidzie, czyli dokładnie dowódcą jego wojsk, generałem wojsk Dawida. Takie powołanie było nad życiem Jonatana. Nie tylko wspierać go w początkowej fazie ucieczki, tułaczki i tak dalej, to co czynił, ale dalej. On miał żyć i miał być przy Dawidzie i miał być dowódcą jego wojsk. 40 lat Dawid królował nad Izraelem. 40 lat. Niestety bez Jonatana. Czytamy: piękny i mocny Boży plan, tylko coś poszło nie tak. I właśnie czytamy dalej, że Filistyni ścigali, to jest 1 Samuel 31:2, Filistyni ścigali Saula oraz jego synów i zabili Jonatana przy okazji dwóch jego braci wymienionych tutaj. Czyli jest Boży plan, jest on znany i jest dobrym planem. Musimy powiedzieć, że to by był dobry plan, ale jednak wydarzyło się coś, co spowodowało śmierć Jonatana. Że ten, który go też znał, Saul, a ja sobie bym w nawiasie napisał diabeł, wiedział, jak to zrobić,
żeby doprowadzić do śmierci, żeby Boży plan się nie wykonał. Jednak Jonatan zginął wraz z ojcem, a miało być tak ładnie. A miał stanąć w miejscu swojego powołania. Jonatan nie rozeznał szaleństwa Saula, pomimo że ten chciał nawet jego zabić. Zachęcam, żeby przeczytać, przestudiować, bo to jest dłuższy fragment, paręnaście rozdziałów, żeby przestudiować, że Saul chciał również zabić swojego syna, dlatego że on widział, tam wiemy, że znał Boży plan, że Jonatan ma być z Dawidem, jego dowódcą wojsk w miejsce królestwa Saula. A więc Jonatan był naturalnym dziedzicem Saula, ale kiedy rozpoznał namaszczenie nad Dawidem, nie był w stanie zająć odpowiedniego miejsca. I wiecie, ja się wychowałem na tym przykładzie i zawsze było akcentowane, jak Jonatan był pięknym przyjacielem Dawida. Tak słyszałem naprawdę, nie wiem, paręnaście chyba w życiu zwiastowań o pięknej przyjaźni, o Bożej przyjaźni Jonatana. Tylko zadajmy sobie dzisiaj bardzo trudne pytanie. Co z takiej przyjaźni, kiedy namaszczona osoba ginie? Więc coś jest nie tak. Nie na takiej przyjaźni Bogu zależało. Nie zależało Bogu i nie miał Bóg planu tylko, żeby byli sobie przyjaciółmi. Nawet najbardziej, wiecie, serdecznymi. To nie jest podstawa do realizacji Bożych planów. Skąd wiemy w ogóle, że faktycznie Jonatan miał być dowódcą jego wojsk? Bo powiedziałem to bardzo precyzyjnie. Skąd o tym wiemy? To nie jest mój wymysł. Czytamy ostatnie polecenie wypowiedziane na łożu śmierci przez Dawida do swojego syna Salomona, kiedy przejmuje on królestwo. I te słowa są zapisane w pierwszej królewskiej 2, drugi rozdział 5-6. I to nam wyjaśnia, jaka miała być rola Jonatana, co się stało, że Jonatana nie było w tej roli i Bóg musiał tam postawić Joaba i nie było to, nie obyło się to bez szkody dla Bożego Królestwa i dla samego Dawida. Przeczytajmy ten fragment, zastanówmy się nad nim. Więc Dawid, to są słowa Dawida, które wypowiada do swojego syna Salomona. Na łożu śmierci, dając mu ostatnie polecenia i dzieląc się swoim przemyśleniem z życia. Wiesz także, Salomonie w nawiasie, jak postąpił ze mną Joab, dowódca wojsk, a drugim, czytamy, miał być Jonatan. Jak postąpił ze mną Joab, syn Seruli? To znaczy, co uczynił dwóm innym dowódcom wojska Izraela, Abnerowi i Amasie? Zamordował ich, rozlał w czasie pokoju krew przelewaną na wojnie. W ten sposób splamił krwią pas na swoich biodrach, sandały na nogach. Postąp z nim, Salomonie w nawiasie, jak dyktuje ci mądrość, ale nie dopuść, aby Joab zszedł do grobu w pokoju. A więc jak wielki żal Dawid miał z powodu swojego dowódcy wojsk, Joaba, i jak widział wielką krzywdę. To, że Joab zamordował tych innych dowódców, sprowadziło przekleństwo na królestwo, bo to była krew niewinnie przelana. Tak naprawdę z powodu tego, że Joab był dowódcą wojsk, Dawid miał ustawiczne problemy. Dlaczego? Dlatego, że to nie był człowiek do tego powołany. Człowiekiem do tego powołanym był Jonatan. Człowiekiem do tego wyposażonym był Jonatan. Ale Jonatan stanął tylko na relacji przyjaźni z Dawidem, ale nie na poziomie powołania w duchu do wspólnego budowania królestwa.
Dlaczego o tym mówię? Być może się to wydaje nam takie bardzo skomplikowane. Jeżeli ktoś tak myśli, bardzo proszę, żebyście to przeczytali, zastanawiali się, ale to jest myśl naprawdę, która przez ostatni czas, kiedy zacząłem myśleć o takich powołaniach, że ludzie odpadają, że ludzi nie ma, że tyle było powołanych, a dzisiaj ich nie widzimy w Kościele, dzisiaj ich nie widzimy w Królestwie Bożym, to po prostu przyszedł mi ten obraz i po prostu odczuwałem, że muszę o tym powiedzieć. Ja wiem, że być może to jest takie suche i skomplikowane, ale odnosi się to do mojego i twojego życia. I Jonatan, który był powołany, namaszczony, dobry, a jednak zginął. Było coś, co go trzymało w domu Saula. Coś, co nie pozwalało mu przesunąć się do miejsca swojego powołania. Przyjaźń pozwalała mu mieć tą relację z Dawidem, ale to było za mało. Bóg, kiedy nas powołuje do swojego miejsca wykonywania tego powołania czy dzieła, powołuje nas w duchu. Duchowe miejsce z ducha to nie jest miejsce powołania w przyjaźni. I od razu mówię, że przyjaźnie w Kościele są bardzo dobre. To są cudowne. Sam mam przyjaźnie w Kościele. Ale to jest za mało, żeby wspólnie realizować Boże powołanie. Musisz mieć poziom ducha, duchowego powołania i na tym budować przyjaźnie. Bo jeżeli z powodu przyjaźni będziemy w Kościele, to jakakolwiek sprzeczka i koniec tej przyjaźni będzie nas wyrzucała z Kościoła na zewnątrz. Amen? Zgodzicie się z tym? Tak? Na pewno? Dlatego naszym miejscem powołania, albo inaczej, w sobie musimy mieć ustanowione miejsce duchowego powołania, a nie powołania w duszy, bo przyjaźń jest wytworem duszy. I jeszcze raz mówię, żeby ktoś mi nie zarzucił, cudowne są przyjaźnie w Kościele. Niech ich będzie najwięcej, niech ta przyjaźń łączy nas wszystkich. Ale miejscem tego, że jesteśmy w Kościele, musi być twoje duchowe powołanie, twoje i moje. Bo inaczej diabeł w naszej duszy będzie sobie robił czasami to, co chciał. A niestety dusza bywa zwodnicza, jak czytamy w innych miejscach. Więc ten fundament musimy w sobie zbudować. Jeżeli będziemy mieli duchowy fundament, to żadna sprzeczka, brak miłego spojrzenia, przywitania, jakiegokolwiek innego duszewnego skaleczenia nie będzie miał wpływu na to, co robimy. Bo w duchu będziemy wiedzieli, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie nas Bóg powołał. Czy mi się to, czy ci, przepraszam, tobie się to podoba, drogi siostro i bracie, wskazuję teraz, żeby nikogo nie pokazać. Rozumiecie, że na duszę naszą ma wpływ bardzo wiele zmiennych czynników i one się cały dzień mogą zmieniać, bo jestem zmęczony, bo jestem rozdrażniony, bo ktoś spojrzał, bo ktoś nie powiedział, bo ktoś przywitał, a ktoś nie przywitał. I to będzie miało wszystko wpływ na to, co robię dla Boga. A Bóg chce ciebie ustanowić w miejscu swojego powołania, żebyś był niewzruszony. To może odbyć się tylko na poziomie duchowego powołania, twojego i mojego. Że nawet, ty wiesz, że nawet gdyby się wszyscy ode mnie odwrócili i wszyscy mi powiedzieli przykre słowo i nikt by się ze mną nie przywitał, to ja dalej będę robił to, do czego Bóg mnie powołał, bo mam to głęboko w swoim duchu zdeponowane przez Bożego Ducha. Amen? Amen. I taką naukę właśnie widzę, kiedy czytam tą historię, smutną bardzo historię powołania Dawida, bardziej powołania Jonatana przy Dawidzie. Namaszczony, dobry, serdeczny, rozumiejący, tylko że zginął. My nie chcemy mieć ludzi, którzy giną. My nie chcemy mieć ludzi, z którymi diabeł sobie robi, co chce. My chcemy mieć ludzi, i chcemy sami być ludźmi, którzy stoją w pionie swojego duchowego powołania. Dlatego, że przyjaźń, jeszcze raz to powtórzę, jest bardzo
przyjaźń jest bardzo pożyteczna w naszych relacjach w Kościele, ale przyjaźń nie może być podstawą Twojego bycia w Kościele. Mamy cudowny program Andrzej, tak sobie po nim pomyślałem w niedzielę, i on jest oparty na przyjaźni i cudownie. Wytworzyć przyjaźń, żeby przyprowadzić ludzi. To jest prawda, ale z tego poziomu musimy przejść na to, że ty duchowo będziesz wiedział, że masz być w tym kościele, czy w każdym innym. Nie z powodu przyjaźni, bo jeżeli przyjaźń się skończy, a ona często się kończy, nawet w dramatycznych okolicznościach, nawet szybciej niż nam się wydaje, to jest powód, żeby mnie nie było w kościele. Więc, kochani, weźmy tą myśl, taką bardzo może trudną, głęboką, przemyślmy jeszcze raz w obecności Ducha Świętego, aby tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie nas Bóg powołał, umocnić swoje powołanie. Bo pomyślmy, jak mogłoby wyglądać królestwo Dawida, kiedy Jonatan byłby z nim przez 40 lat. Musiałoby być silniejsze, musiałoby być sprawniejsze, musiałoby mieć mniej problemów. Dlatego na początku mówiłem, że królestwo odniesie szkodę, ale Bóg da sobie radę. Gdyby Jonatan towarzyszył Dawidowi przez kolejne 40 lat, bo Dawid tyle był królem, to miałby zupełnie inny komfort wykonywania swojej posługi. Możemy się zastanowić, jeżeli Izraelici przechodzili przez pustynię, a Aaron byłby wiernym pomocnikiem Mojżesza i nie budowałby po drodze cielców, to o ile ludzi by mniej zginęło? Tak? O ile mniej ludzi byłoby zwiedzionych tam, na pustyni? Tysiące, ja nie pamiętam liczby, ale wiele osób musiało zginąć z powodu tego cielca. O ile więcej pracy byłoby wykonane w Kościele Bożym, gdyby ludzie, którzy byli powołani do bycia w tym miejscu, przez lata, 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 dzisiaj nie byliby poza Kościołem. O ile więcej pracy byłoby wykonane w tym Kościele. O ilu więcej mielibyśmy liderów. O ilu więcej mielibyśmy ludzi, którzy znają i dalej są w swoim powołaniu. Ilu dzisiaj jest chrześcijan w ogóle poza Kościołem tylko dlatego, że zostali zranieni w duszy, bo ktoś im coś powiedział, bo ktoś ich krzywo spojrzał, bo ktoś ich zaniedbał, bo ktoś ich zapomniał, wiecie, nie wiem, może docenić, sam nie wiem. Ale jest, jak pomyślimy o tym, ilu jest chrześcijan dzisiaj poza Kościołem i próbuje według własnych standardów zupełnie niezwiązanych z Kościołem budować Boże Królestwo. Naprawdę jest takich ludzi bardzo dużo i tak sobie myślę o pracy w naszej kościele czy w każdym innym kościele, jak cudownie by było, gdyby ci wszyscy ludzie mogli być tam, gdzie zostali powołani. Rok temu, 5 lat temu, 15 lat temu, może 50 lat temu. Kościół w Ustroniu, Królestwo Boże mogłoby być zupełnie w innym miejscu, ale dlatego, że odpadli od swojego powołania. Nie pilnowali go, nie wzmacniali go. Dopuszczali, aby relacja z Bogiem była gdzieś zogniskowana na poziomie duszy, a nie duchowego wybrania. Więc widzicie, wiele rzeczy może nas wybijać z naszego powołania. To może być własne miejsce komfortu. Wybieramy, żeby mieć miejsce komfortu. To mogą być nieprzemienione ambicje, a ja myślałem, że będę tam, wiecie, czymś, kimś, a nie jestem. Każą mi tutaj przy drzwiach stać. To mogą być także krzywe i mylne plany. To mogą być krzywe i mylne wizje i plany. Mylenie planu ducha do mojego życia z planem duszy. Bo w duszy ja bym chciał być doceniony, bo w duszy ja bym chciał być wyróżniony, bo w duszy ja bym chciał znaleźć się na innej pozycji. Często zagrożeniem dla nas
I to proszę też, dobrze zrozumcie tą myśl. Często zagrożeniem dla nas mogą być mili ludzie, którzy będą nam doradzali. Jest taka historia opisana w Ewangelii Mateusza 16, 23, którą wszyscy doskonale znacie. Piotr i Jezus. I Piotr mówi do Jezusa: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A chwilę wcześniej Jezus docenił Piotra za duchowe, powtarzam, objawienie, że objawił Ci to mój Ojciec, że jestem Chrystusem, tak? A chwilę potem Piotr z duszy doradza Jezusowi i mówi tak: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Co Piotr tak naprawdę miał na myśli? Czy on chciał przeszkodzić w służbie Jezusa? Nie. Czy on chciał rozwalić tą służbę albo, nie wiem, był wysłannikiem jakiegoś przeciwnika? Nie. Piotr miał jak najlepsze intencje w stosunku do Jezusa. Chciał go ochronić. Chciał mu dopomóc. Chciał być jego wzmocnieniem. Chciał mu powiedzieć: Panie Jezu, nie do końca chyba zrozumiałeś plany, wiesz, załatwimy to inaczej. Nie pójdziesz na krzyż, będzie nam dobrze, tu sobie zbudujemy. A Jezus co mu powiedział? Idź precz. Ale nie Piotrze, tylko tej duchowej, relacyjnej, słodkiej, ciepłej myśli, którą Piotr wytworzył w swojej duszy, bo nie rozeznał, że jest duchowy plan, który powołał Jezusa do tego, żeby został Zbawicielem świata i że musi przejść przez cierpienie, krzyż po to, żeby przez tysiące lat miliardy albo miliony ludzi zostało zbawionych. Ale ta myśl, na którą sobie pozwolił, bo właśnie była taka słodka, miła, cudowna, nic by jej nie można było zarzucić. I gdyby Jezus jej posłuchał, no to dzisiaj byśmy tutaj sobie nie siedzieli. Ale powiem tak, że takie zagrożenie ma każdy z nas, bo nasza dusza jest łakoma właśnie na takie korygowanie. Słuchaj, no nie idź już na tą ewangelizację, już byłeś 3 razy w tym tygodniu, odpocznij sobie, połóż się, no widzisz, taki trochę zmęczony. Tysiące rzeczy, które naszej duszy będą pasować, ale plan jest w duchu. Kiedy plan jest w duchu, to nie pozwolimy sobie na duszewne korygowanie naszej drogi. A to nas uchroni przed tym, żeby nie znaleźć się, wiecie, w miejscu niepożądanym. Więc to, co nas dziś napędza? Duchowy plan, który mamy w sobie objawiony, czy duszowne myśli, które czasami i emocje będą nam towarzyszyć, bo jesteśmy tak stworzeni, mamy ducha, duszę i ciało. Zastanówmy się nad tym, bo to jest pytanie dla każdego z nas, bo tak jak powiedziałem na początku, każdy z nas jest powołany. Na końcu chciałem przeczytać list do Rzymian 12:1 i tam Paweł, apostoł Paweł, już bardzo dobitnie o tym mówi, tak jak mówię, dużymi literami między oczy, żeby ktoś tego nie minął. Więc list do Rzymian 12, pierwszy werset. Zachęcam was tedy, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała. Czyli coś, ciało trzeba oddać. Coś musi być podległe. Ciało nie jest w stosunku rządzenia nami, tylko uległości, mówię o naszym powołaniu. Abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Taka ofiara jest miła Bogu. Jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi czego? Ducha służby. Wypływającej z głębi ducha służby. I kiedy to przeczytałem, to dla mnie już było takie, wiecie, latarka w oczy. Światło po oczach. Wypływającej z głębi ducha służby. Nasza służba, twoja służba, nasze powołanie, powołanie każdego z nas musi wypływać z ducha i być odporne na zawirowania duszy, która będzie je próbowała
atakować. Dlatego, że dusza, wiecie, chłonie wszystko, co jest z zewnątrz. Co to jest dusza? No to są emocje, to są to, co żeśmy się nauczyli, to jest umysł, to jest wola, to jest suma doznań, to jest nasza tożsamość, ale to są wszystkie, to jest suma ogromnej ilości informacji, którą zasysamy w ciągu naszego życia. Dobrych, potrzebnych lub mniej dobrych i mniej potrzebnych. I każdy z nas jest tak zbudowany. Jesteśmy zbudowani na podobieństwo Boga jako duch, dusza i ciało. Tylko właśnie dusza zasysa wszystko z zewnątrz. A duch, jeśli jest połączony z Duchem Bożym, to ma zasysanie Bożych rzeczy, Bożego Królestwa, Bożego powołania dla ciebie i mnie. Więc chciałem się podzielić tym, a bardziej jeszcze, żeby zostawić to słowo, aby każdy z nas, bo ja wiem, jak długo musiałem trawić to słowo, żeby każdy z nas w ciszy, w domu wrócił do tego tekstu Dawida z Jonatanem, spojrzał na tą fajną przyjaźń, która niestety źle się zakończyła i mógł to też odnieść do swojego życia, że przyjaźnie są cenne, że one są cudowne, że mogą nam wielu doznań dodawać, ale musimy być świadomi, że nasze powołanie nie jest na poziomie przyjaźni. Nie może być na poziomie przyjaźni. Z przyjaźni możemy przyjść do Kościoła, ale zostać musimy z powodu objawienia, kim tu jest Bóg. Ja znam wielu ludzi, z wieloma się przyjaźnię, ale nigdy nie powiem, że z powodu tej przyjaźni jestem w Kościele. Jestem w Kościele ze względu na imię Boga, na Jego powołanie tutaj mnie do tego miejsca, na Jego świętą obecność. I to się rozgrywa na poziomie mojego ducha. Kiedy dusza się do tego włączy, to jest przyjemnie, słodko, ciepło. Ale Bogu chodzi, aby Twoje powołanie, moje powołanie było, wiecie, silne, mocne i niewzruszone. Kiedy przyjdzie fala uderzenia, żebyśmy się ostali, ale żeby nie było z nami jak tak, jak było z Jonatanem, że cudowny, namaszczony, dobry i piękny i powołany i miły, tylko że zginął. Nie chcemy takiego powołania ani dla siebie, ani dla Kościoła, ani dla Bożego Królestwa. Amen.